mamy dany wykres pewnej funkcji y równa się f od x. Naszym zadaniem jest obliczyć granicę przy x dążący do minus 4 z tej funkcji f od x. To co to znaczy? No to znaczy, że patrzymy do czego będą dążyły wartości naszej funkcji wtedy, kiedy będziemy z argumentem tej funkcji, z x, zbliżać się do minus 4. Będziemy obliczać wartości dla, dla argumentów coraz bliższych minus 4, to będziemy patrzeć do czego będą dążyły te wartości. No i tutaj w tym wypadku ta funkcja dla x równego minus 4 jest nieokreślona. Tu mamy takie kółeczko, czyli w tym wypadku f od minus 4 jest nieokreślone. Ale mimo wszystko możemy próbować obliczyć granicę tej funkcji, bo granica być może istnieje. I tak będzie w tym przypadku. W kolejnych filmach zobaczymy, że może być coś na odwrót, że na przykład funkcja może być określona w jakimś punkcie, ale nie mieć w tym punkcie granicy. No ale tutaj jest taki przypadek, kiedy. Ta ja funkcja jest nieokreślona i próbujemy oczyścić granicę w tym punkcie, w którym ona jest nieokreślona. Czyli musimy popatrzeć, do czego dążą wartości tej funkcji, jak zbliżamy się z argumentem, z x, do minus 4. Czy, czy to z prawej strony, czyli od strony x większych od minus 4, czy z lewej strony, od strony x mniejszych niż minus 4. No na przykład dla x równego minus 2 wartość jest, tutaj jest wartość funkcji. Dla x równego minus 3 mamy tutaj wartość funkcji. Dla x równego minus 3,5 wartość funkcji jest tutaj. Dla x równego minus 3,9 jesteśmy gdzieś tutaj. Minus 3,99 gdzieś tutaj. No i widzimy, że będziemy się zbliżać do tego punktu. No i będziemy się zbliżać do wartości równej 6. Tak możemy otrzeć z wykresu, na tyle na ile nam rozdzielczość tego rysunku pozwala. No jak będziemy mnożyć z lewej strony, no to dla x równego minus 6 wartość jest tutaj. Dla x równego minus 5 tutaj mamy wartość, dla x równego minus 5,5 mamy wartość tu, dla x równego minus 5 i 9 gdzieś tutaj, i tak dalej, i tak dalej. Jak będziemy się zbliżać, no to widać, że te wartości dążą do szóstki, że tej, tę, tę liczbę, którą musimy tutaj wstawić, żeby ten wykres stał się taki ciągły, to ta, tą wartością jest 6, czyli widzimy, że granicą tej funkcji, na tyle, na ile możemy to odczytać z wykresu, w x równe minus 4 będzie 6.